Po raz pierwszy od wielu lat oferta dzierżoniowa związana z naborem do przedszkoli jest większa niż potrzeby mieszkańców. Miasto oferuje opiekę w placówkach publicznych i kontraktuje miejsca w placówce niepublicznej, co pozwala rodzicom na ponoszenie takich samych kosztów jak w przedszkolu publicznym. Każde dziecko z Dzierżoniowa ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu publicznym, ewentualnie zakontraktowane w niepublicznym. Zostało jeszcze kilkanaście miejsc wolnych, także zapraszamy tych rodziców, którzy jeszcze zastanawiają się nad tym, żeby zapisać dziecko do przedszkola publicznego. W tym roku szkolnym zakontraktowaliśmy 47 miejsc w przedszkolu niepublicznym. We wszystkich przedszkolach publicznych są już zajęte miejsce. Mamy w jednym z przedszkoli 3 wolne miejsca i wierzę, że w najbliższym czasie, w przeciągu najbliższych 2 tygodni te miejsca zostaną wypełnione, tak jak to się działo w poprzednim roku szkolnym. Szczegółowe informacje oczywiście tutaj w biurze obsługi klienta oraz w poszczególnych placówkach przedszkolnych i na naszej stronie internetowej. Podobne rozwiązanie stosowane jest w Dzierżoniowie przy naborze do żłobka. Oprócz 72 miejsc w żłobku publicznym, miasto zakontraktowało 95 miejsc w niepublicznym żłobku Sówka na osiedlu Jasnym 22 i 25 miejsc w niepublicznym żłobku Akademia Maluszka przy ulicy Szkolnej 14.